Jak mówi wiceprezydent Radomia Jerzy Zawodnik, 6 milionów złotych, które trafią do radomskich przedsiębiorców jako wsparcie, to pieniądze, które pochodzą z Funduszu Pracy i z programów unijnych. Robimy przesunięcia, które pozwolą w tych trudnych chwilach przedsiębiorcom przynajmniej otrzymać jakąkolwiek refundację do tych miejsc pracy, które dzisiaj mają, a są zagrożone, że ze względu na panującą sytuację gospodarczą w kraju musiały być pomniejszone. Zmianę planu wydatków pozytywnie zaopiniowała już Powiatowa Rada Rynku Pracy. Informacje, jakie dostałem od dyrektora PUP, będzie liczyła się kolejność zgłoszeń, więc każdy przedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek, ale oczywiście jakby tempo będzie tutaj ważne. Jednocześnie oczywiście trzeba będzie wykazać konkretne dokumenty, chociażby wykazać, że obrót za ostatnie 2 miesiące spadł znacząco w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Nabór wniosków o udzielenie pomocy będzie prowadził Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu.